Cześć, tu Tytus z Pixel Troshopu. Witamy Was, tutaj jest ze mną dzisiaj Mikołaj. Cześć. Mikołaj tutaj przyszedł nam poopowiadać dzisiaj o VHS-ach, o tym, o imprezie, którą współorganizuje tutaj u nas w sklepie już w tą sobotę, ale to damy mu dojść do słowa za chwilę. Zobaczę, czy to w ogóle się coś nagrywa, czy też i się nie nagrywa, bo może jak zwykle jest na innym profilu i wcale się nie nagrywa. I będziemy musieli to powtórzyć jeszcze raz, aczkolwiek tego nie wiem. O, poczekaj. Nagrywać się może nagrywa, ale ja mam kilka profili i filmy live. Nagrywa się, dobra. Musisz to wyłączyć, ten. Bo tutaj mamy dzisiaj publiczność. Pozdrawiamy licznie zgromadzoną publiczność naszego live'a. Tak, jesteśmy na żywo. Dobra, ogląda nas już 5 osób, pozdrawiamy. Jan Wiśniewski, witam, dobry dzień. I Wojtek Cichy, dzień dobry, witam. Witamy Was jeszcze raz. Z tej strony Tytus i Mikołaj. Cześć. Dobra, Mikołajowi zaraz będziemy go ostro wypytywać tutaj o live stream. O tym, czy lubi robić live streamy, czy nie lubi robić live streamów. I też, ale tak naprawdę o VHS-y. Ja tylko powiem tak, że zmieniamy otwarcie sklepów, godziny otwarcia sklepów, wychodząc naprzeciw ludności tutaj i jakby zapytaniom waszym, żeby był dłużej sklep otwarty, bo do 18 to nikt nie zdąży sobie przyjść po pracy, pograć, a więc przynajmniej wobec ogłaszamy, że sklep jest teraz w piątki czynny do 21:00. Oficjalnie, ale jeśli przyjdą ludzie i będą chcieli grać i będzie fajnie i będziemy to zawsze możemy sobie dłużej posiedzieć, tylko oficjalnie jest 21:00, a tak to możemy to przedłużyć. W soboty wiadomo jest od 11:00 do też późnych por, dlatego że są praktycznie w każdą sobotę są jakieś wydarzenia, więc jest teoretycznie do 18:00 w sobotę, ale tak naprawdę jest zawsze dłużej, bo są wydarzenia. I w poniedziałki sklep jest zamknięty, dlatego że po prostu ja muszę mieć trochę czasu wolnego, bo dzień świstaka zaczynam mieć tutaj w tym sklepie, że po prostu jakby cały czas tu jestem i troszeczkę to jest jeden dzień i niedziela to jest jednak za mało, żeby odpocząć, a i tak zawsze coś jeszcze trzeba zrobić w związku ze sklepem, więc piątki do 21:00 otwarty sklep. W sobotę też długo, a w poniedziałek jest zamknięty. Rafał Amok, Warszawa pozdrawia. Pozdrawiamy Warszawę. Ludność składa dzięki. Tak, hejo, kto siedzi na moim miejscu? Pyta się Sebastian, bohater zeszłotygodniowego live'a. Siedzi Mikołaj, zaraz będzie opowiadał o VHS-ach, które już w sobotę u nas w sklepie. A jeszcze powiem, w związku z tym, że są przedłużone godziny otwarcia, to mamy taki, też mam taki pomysł, żeby to nie było po prostu, że ja sobie tu siedzę i czekam na was. I z takim cyklem imprez ruszamy w piątki, właśnie na tych godzinach dłuższych otwarcia. Będzie się nazywać cykl imprez Gramy. I bo chciałem, żeby się nazywał gra, będę grał w grę, ale nie będzie się to nazywać będę grał w grę, bo będę grał w grę na Facebooku jest za długa nazwa imprezy, bo to trzeba będzie jeszcze napisać w jaką grę. Więc stwierdziłem, że będzie to nazywać się Gramy i będziemy, oczywiście cały sklep, wszystkie konsole, wszystkie maszyny, wszystkie automaty są włączone, możecie sobie nagrać na wszystkich i robić co chcecie tutaj, ale będzie podrzutnik, będzie włączona jedna gra i będzie zawsze wydarzonko takie małe stworzone na Facebooku na dany tydzień z jakimś tematem. Na przykład teraz już jutro w piątek jakby jest pierwszy raz ten sklep otwarty dłużej w piątek, więc gramy na Commodore 64. Już dzisiaj też was zapraszam. Jutro kto może, ten niech tu przychodzi grać, bo mamy mnóstwo dyskietek na Commodore dostaliśmy, które są niepoopisywane, które są właściwie nie wiadomo co na nich jest i trzeba to przejrzeć. I to jest taki dobry czas, żeby właśnie sobie przejrzeć te rzeczy, żeby sobie poprzeglądać i zobaczyć, przy jakichś ciekawszych rzeczach będziemy się zatrzymywać i sobie w nie grać. Docelowo chciałbym też, żeby to nasze granie piątkowe było streamowane, ale do tego trzeba kupić niestety albo pożyczyć, ale nie wiem za bardzo od kogo, pożyczyć taką kartę graficzną do live streamowania gier. No i właśnie też będzie ona nam potrzebna do zrobienia kolejnych następnych imprez.
No i się tak właśnie zastanawiam, czy nie będzie trzeba niestety jej kupić, albo może od kogoś pożyczyć. Jutro sobie przytnę w Super Metroida u ciebie. Tak, zapraszam, jakby co. Dobra, ale my dosyć tego mojego gadania. Ja oczywiście o tym jeszcze wszystkim powiem jeszcze trochę raz na koniec. Plus na koniec wam powiem o najciekawszej rzeczy dla was, czyli o przecenach w sklepie. Ale to za chwilę powiemy. A teraz Dawid Jotte jest. Pozdrawiamy, Dawid. A teraz pogadamy tutaj z Mikołajem. Właśnie tak, skąd pasja do VHS-ów? O co chodzi w zbieraniu VHS-ów? Po co VHS-y, jak przecież są o wiele lepsze dzisiaj nośniki? W sumie można to samo pytanie zadać ludziom, którzy zbierają winyle. Gdyż no po co zbierać nośnik, który jest tak na dobrą sprawę już teraz nieużywany, jest niskiej jakości i praktycznie ma datę przydatności, która niebawem nadejdzie. Niemniej jednak VHS-y to bardzo ciekawy nośnik ze względu na swoje zniekształcenia, na słabą jakość, ze względu na to, że jest na dobrą sprawę w Polsce nośnikiem chałupniczym, do którego ludzie sami podkładali lektory, raczej lektorowali te filmy sami i sprzedawali je na giełdach. Te VHS-y mają jakby wartość sentymentalną, taką bardzo nostalgiczną dla mnie. I głównie z tej nostalgii, jakby zafascynowania właśnie słabej jakości kinem, zacząłem zbierać VHS-y. No dobra, ale powiedz, bo ty wyglądasz młodo. Ile masz lat? 20. 20. Ja mam w ogóle lat 38, też wygląda bardzo młodo, także my obaj wyglądamy bardzo młodo i bardzo się z tego cieszymy. No właśnie, ale no to co, ty się nie załapałeś na tą erę VHS-ów, czy załapałeś? No niestety nie załapałem się i bardzo tego żałuję. No niemniej jednak mogę teraz to nadrobić i nadrabiam to zbierając je teraz. No dobra, no bo jest cała rzesza ludzi, którzy zbierają VHS-y i one się stają tak jak wszystko, co kiedyś było bezwartościowe, to dzisiaj nabiera wartości i na przykład jakieś takie niebotyczne ceny osiągają, słyszałem, w ogóle te filmy. Na przykład jaka może być cena za kasetę VHS? To wszystko zależy od tego, kto to kupuje. Dla niektórych jeden tytuł może mieć wartość 30 zł, a dla niektórych 300 zł. I to wszystko zależy głównie od osoby, która to kupuje i ile dla niej warty jest ten tytuł na dobrą sprawę. Oczywiście są tytuły, które mają rzeczywiście bardzo, bardzo wysokie ceny, niezależnie od kupców. Są to głównie tytuły klasy B, wytwórni filmowej Troma przede wszystkim. Słynny Toxic Avenger, którego ceny no naprawdę mogą sięgać 400-500 zł i to wszystko tak na dobrą... Ale to są wydania polskie? Tak, jak najbardziej. Chodzi o wydania polskie i to najlepiej właśnie z chałupniczym lektorem. No właśnie, bo my znaleźliśmy ostatnio na śmieciach, widziałeś tam część, jeszcze sobie zobaczysz tutaj po live streamie, znaleźliśmy trochę filmów, to też nam powiesz, które tam są wartościowe, bo ja się aż tak na tym kinie B tak nie znam, nie? Ale to może tam ocenisz, bo tam już mówisz, że jest jakiś film, który jest coś tam może warty, nawet nie chodzi o warty, ale może po prostu jakiś tam ciężki do dostania, nie? Ale wśród tych filmów my żeśmy z Wojtkiem tutaj siedzieli przed świętami i tak cały dzień żeśmy przeglądali, bo tam one były część w gruzie, część w jakimś syfie, więc parę tych kaset musieliśmy też wyrzucić, bo po prostu bałem się włożyć do odtwarzacza, bo że po prostu no tam się ten cały syf i ten gruz i ten pył wejdzie w odtwarzacz, więc żeśmy wyrzucili kilka, ale znaleźliśmy właśnie trzy takie, że było widać właśnie to, słychać bardziej, że lektor po prostu jest, no, to komedia to była, no, z tymi lektorami, nie? I jak to było? Może ty coś wiesz na ten temat? Jak ludzie, że ludzie sami nagrywali to w domach, tak? No na dobrą sprawę tak. To wyglądało na zasadzie, ktoś puszcza kasetę do odtwarzacza i podkłada dźwięk, osobno dorzuca ścieżkę dźwiękową od siebie, nagrywaną tanim mikrofonem,
praktycznie bez posiadania scenariusza. Mi się wydaje, że my to jesteśmy w ogóle mistrzami mówienia ładnego w porównaniu do tych niektórych ludzi, co tam nagrywali. Jak to... No tak, ale na dobrą sprawę wiele filmów ciężko było dostać w Polsce i jeśli przychodziły one, to przychodziły one zazwyczaj bez lektora. Więc ludzie, którzy starali się to wydać w jakiś sposób, czy zarobić na tym, no musieli tego lektora dodać, bo niestety język angielski w Polsce był... No ale rozumiem, że ci ludzie też, którzy na przykład mieli wypożyczalnię, bo to na przykład tak było, tak, że ktoś miał wypożyczalnię kaset wideo, tak, i na przykład chciał po prostu, żeby ten film był po polsku, tak? Tak. No ale na przykład to też jeszcze tłumaczyli te filmy w ogóle. Tłumaczenie też robili. No i właśnie w momencie, w którym zwykli ludzie podchodzą do tłumaczenia filmów, zazwyczaj no, wtedy zaczyna się największa zabawa z VHS-ami, czyli no, te tłumaczenia są strasznie słabe. No, na dobrą sprawę praktycznie tłumaczenie nie oddaje filmu i wywraca go do góry nogami. Z poważnego filmu można zrobić komedię, a z komedii można zrobić poważny film. I to też jest bardzo fajne, jak bardzo różnią się te filmy od tych, które są w rzeczywistości, a tych, które zostały podłożone z tanim lektorem i z naprawdę słabym, słabym tłumaczeniem. No dobra, a na przykład, bo mówiłeś też jeszcze w takich naszych tutaj rozmowach o tym, że na przykład były dwie firmy, które dystrybuowały dany film i na przykład te firmy, zupełnie te filmy się jakby różnią w tłumaczeniu, w lektorze, tak, i w ogóle w odbiorze pewnie. Tak, jak najbardziej. I tutaj jest też grono fanów, którzy szukają tylko filmów z jednej wytwórni. Dla nich się liczy film tylko z Ars Video na przykład i żaden inny. I szukają tylko tych konkretnych wersji, bo rzeczywiście no, tłumaczenie bardzo dużo robi w filmie i widać, naprawdę czuć te różnice, kiedy porówna się dwa filmy z dwóch różnych wytwórni. No okej, tutaj mamy komentarze od naszych oglądaczy. Mike Juszczak, pozdrawiamy cię, Michaś. Mówi, że leży martwica mózgu. O filmach, które będą jutro, to zaraz jeszcze powiesz. Ale na przykład tutaj Janek Wiśniewski, który też zbiera firmy, pisze, że ostatnio Troma poszła za 7200. No ale to tak samo jest z tymi starymi komputerami, nie? To jest no retro. No tak, tylko co ciekawe, to 5-6 lat temu tak na dobrą sprawę nie istniało i te filmy można było kupić za 30 zł, tak samo jak Amigę można było znaleźć na śmietniku na dobrą sprawę i nikt się tym nie przejmował. No jednak właśnie ten ząb czasu sprawił, że te rzeczy nabierają wartości. Czas im na dobrą sprawę tylko służy na plus. No właśnie, ciekawe, że ja się tak zastanawiam, tak, co trzeba zacząć dzisiaj już odkładać, żeby za 20 lat to miało wartość, bo to się tak przyspiesza, to retro się staje, chociaż nie wiem, to jest na dłuższą dyskusję temat, jak szybko coś się staje retro. Wydaje mi się, że to będzie przyspieszać. Paulina Okońska, cześć Mikołaj, masz pozdrowienia od Pauliny. Pozdro chłopaki. Słuchajcie, teraz jeszcze zanim przejdziemy do właśnie smaczków i opowiedzenia o tych filmach i dlaczego je wybrałeś i w ogóle parę słów o nich, to co nas czeka w sobotę i w ogóle o programie sobotnim, to powiedz jeszcze, jak to wygląda od takiej strony technicznej. Czy jest ciężko dostać magnetowid? Czy te kasety, właśnie tak jak mówiłeś na początku rozmowy, że te kasety, one mają jakiś czas przydatności do użycia? Czy one tam się jakby psują, że nagle już co, nic nie widać, albo rozmagnesowują, czy jak to tam się zwie? Opowiedz coś o tym. No tak, kasety są nośnikiem magnetycznym i jak każdy nośnik magnetyczny, no ma swoją datę przydatności, to znaczy kasety mogą się rozmagnesować i to jest największy problem, że to jest produkt, który ma na dobrą sprawę datę przydatności. Tak samo... No dobra, i jak się rozmagnesuje, to co, nic nie widać wtedy? Jaki jest objaw rozmagnetyzowania? Jest wiele różnych objawów. Obraz zaczynają być szmery na obrazie do momentu, w którym po prostu obraz znika i nie ma szmery, go. To my, bo my tutaj, wy tego nie widzicie, ale my sobie cały czas tutaj oglądamy wraz z naszą tutaj licznie zgromadzoną publicznością, pozdrawiamy, to my sobie cały czas tutaj na rzutniku oglądamy teraz film, nieważny jaki. No i co, on już ma elementy rozmagnesowania, czy jeszcze nie? No bo to trudno powiedzieć, one wszystkie są takie zniszczone, ten obraz jest, nie? Zniekształcony. Jeszcze nie, no ale już powoli widać, że no, zaczynają się pojawiać szmery na kasecie, przebarwienia u góry
I to... No dobra, ale teraz tak, czyli ale jest taki moment krytyczny, że przestaje być, na przykład kaseta już ma, nie wiem, 40 lat, czy tam nie wiem ile, i po prostu przestaje być cokolwiek widoczne, czy jak to wygląda? Dochodzi właśnie do takiego momentu, że jest tak zniekształcony obraz, że nie da się tego już kompletnie oglądać to się pojawia powoli, część filmu, jakiś urywek, sekunda, dwie, aż do momentu, w którym no, praktycznie cała kaseta pada. No dobra, a oglądanie, na przykład oglądanie, że na przykład częste oglądanie danego filmu też niszczy ten film, nie? Czy nie? Bo ja się z taką kiedyś spotkałem opinią, że dany film, dana kopia już była oglądana 1000 razy, to wtedy nie wiem, że ona jest bardziej zniszczona, czy to jest jakiś mit? Ciężko to na dobrą sprawę stwierdzić. Ja nigdy jakoś nie odczułem, żeby często oglądanie kasety jakoś niszczyło, ale na pewno to wpływa na nośnik, no bo jest to nośnik magnetyczny, z którego cały czas odczytujemy informacje. I wydaje mi się, że w pewien nieznaczący naprawdę sposób może wpłynąć na krótką metę, to jest praktycznie niezauważalne. No dobra, bo tutaj właśnie to jest kolejna sprawa, która jakby się w tej naszej tutaj rozmowie pojawia. Michaś pisze, digitalizować póki jest czas. No właśnie, czy są jakieś właśnie próby, czy ty na przykład też to robisz, czy są jakieś grupy ludzi w Polsce, którzy starają się to zachować, bo jeśli mamy tych lektorów takich, że tak powiem, chałupniczych, o których rozmawialiśmy, no to są takie rzeczy no, nie do zdobycia. Jakby to ich nie ma na DVD czy coś w tym stylu. Czy ktoś to archiwizuje? Tak, jest wielu ludzi, którzy to archiwizują. Niemniej jednak archiwizują to raczej po prostu dla siebie. I raczej nie starają się tego udostępniać. A jeśli już, to tylko dla osób, które też archiwizują i mogą się czymś wymienić. Niemniej jednak rzeczywiście nośniki VHS, filmy na VHS-ach trzeba digitalizować, ponieważ są często filmy, które nie są w ogóle wydane w Polsce na żadnym innym nośniku, na DVD, w żadnych innych wersjach. Jest tylko wydanie VHS-owe. I B, no te nośniki się niszczą, więc no wszystko, co się niszczy, trzeba w jakiś sposób zachować. I właśnie głównie te bez wytwórni filmy, tak? Filmy, które zostały wydane chałupniczo, gdzieś przywiezione do Polski i na szybko przetłumaczone, to przede wszystkim te trzeba, ponieważ... No tak, dobra, zaraz, przepraszam, że ci wchodzę w wątek, tylko że tutaj dochodzimy też do problemu jakichś tam praw autorskich, nie? Że na przykład jeśli ty byś sobie archiwizował filmy i je udostępnił ludziom, że na przykład miał swój zbiór tam zarchiwizowanych, swoją kolekcję na przykład, nie? No i co? I w tym momencie ktoś zaczyna się do ciebie doczepiać o prawa autorskie, bo ty to wrzuciłeś po prostu w sieć. Czyli ty sobie możesz tak naprawdę tylko dla siebie zarchiwizować i ewentualnie komuś tam... nieoficjalnie to przegrać, tak? Czy tak to wygląda? No niestety tak. No, wciąż własność, ten film jest własnością na dobrą sprawę wytwórni, która go wydała i naprawdę no, bardzo, bardzo łatwo można znaleźć osobę, która udostępniła film, do którego nie ma praw, więc no, rzeczywiście no, to jest problem. Niemniej jednak w jakiś sposób trzeba go rozwiązać, no bo to nie może trwać wiecznie. No właśnie, to też podobnie ze starymi grami, które na przykład firmy już nie istnieją. Firmy często już nie istnieją, które wydały daną grę i tak zwane abandonware, czyli oprogramowanie jakby opuszczone, które straciło swoich twórców, ale na przykład z tego co wiem, to abandonware to jest tylko, to w prawie autorskim nie istnieje takie pojęcie, ono istnieje tylko w głowach jakby na przykład graczy, którzy grają retro, a tak naprawdę w prawni to nie jest żaden prawny ten i tak samo może być z tymi filmami, no ciężko to będzie, zobaczymy jak to będzie, no ale co, ty archiwizujesz dla swoich jakby potrzeb? Na obecny moment nie mam szczerze na to czasu, ale no niemniej jednak na pewno będę musiał to zrobić prędzej czy później, bo te kasety zajmują dużo miejsca i ciężko je po prostu trzymać w mieszkaniu i no B, bo kiedyś się zniszczą i lepiej to zrobić. No dobra, a ile masz kaset? O Boże, ciężkie pytanie, bo... Plus minus. Ciężko mi określić plus minus. No, powyżej setki na pewno. Spokojnie powyżej setki. Okej, teraz pytania tutaj od naszych oglądaczy. Wojciech Cichy pisze, ja kiedyś słyszałem, że w filmach dla dorosłych najlepsze momenty były najbardziej rozjechane przez przewijanie.
i oglądanie ich w kółko. Czy to prawda, czy mit? Proszę się powiedzieć. Już chyba mówiłem na ten temat. Raczej wątpię w taką możliwość. Niemniej jednak, no rzeczywiście, może na filmach, które rzeczywiście w konkretnej scenie były bardzo często przewijane, mogło się to zdarzyć. No właśnie, bo może tam na przykład jeśli się robi stop i przewinąć, to ta kaseta tam się może, nie wiem, ja się nie znam na tym technicznie, ale tutaj mamy jeszcze Michał Juszczak mówi, coraz więcej filmików z VHS pojawia się w obiegu na YouTubie, torrentach, prawa autorskie wygasają chyba po 30 latach. Może to zmyślam, ale no coś z tymi prawami tam jest, że one wygasają po 30 czy po 50 latach, ale no ja na przykład ja się nie będę wypowiadał, bo w ogóle prawa autorskie to jest śliski temat, na który ja tutaj nie chcę w Pixel Electroshopie za bardzo wchodzić, ani też w ogóle a propos naszych VHS maratonów również nie będziemy dyskutować za dużo o prawach autorskich. Co, może przejdźmy do tego, żeby powiedzieć, jakie będą filmy. W sobotę, już pojutrze zapraszamy Was tutaj do nas, do sklepu. No to może zaczniemy od pierwszego filmu. Pierwszym filmem będzie film Sama Raimiego Martwe Zło 2. To jest dokładnie to. Jest to sequel tak na dobrą sprawę, który nie ma racji bytu, gdyż fabuła pierwszej części kompletnie wyklucza wydarzenia z drugiej części. Niemniej jednak i fabuła jest praktycznie identyczna na dobrą sprawę, jeśli by patrzeć na ten film, na pierwszą i drugą część. Są to praktycznie identyczne fabularnie. Niemniej jednak w drugiej części Sam Raimi pozwolił sobie na dużo, dużo więcej po sukcesie pierwszej części i wydaje mi się, że druga część jest o wiele zabawniejsza. Zresztą właśnie oglądamy jedną ze scen I moim zdaniem jest dużo lepsza i dlatego wybrałem drugą część. Słuchajcie, tutaj jest napisane na okładce Rambo, Mad Max and Dirty Harry Rolled into One. No i to, bo oni chyba tak robili ten film trochę z zamiarem, żeby on już był śmieszny, nie? Tak. Po sukcesie pierwszej części właśnie Sam Raimi pozwolił sobie na dużo, dużo więcej i ten film jest rzeczywiście tym, co chciał na początku zrobić Sam Raimi w pierwszej części. I moim zdaniem wydaje mi się, że mu się to udało. Sama postać Asha w tym filmie jest postacią już obecnie kultową. Później powstała trzecia część, Armia Ciemności. No i obecnie jest wydawany serial Ash kontra Martwe Zło, również kręcony przez Sama Raimiego. I czekamy, w lutym będzie trzeci sezon. Bardzo dobry, polecam. Dobra, no to jest pierwszy film. On będzie o godzinie 17, bo cały maraton właśnie się zacznie tym filmem o godzinie 17. Co później? Co my tam mamy później? Ty pamiętasz w ogóle? Tak, kolejnym filmem będzie Narzeczona Reanimatora. Jest to też sequel. Sequel przygód. Narzeczona Reanimatora, najbardziej tajemniczy tytuł spośród tych wszystkich. No to jest kwestia tego, że Lovecraft był świetnym, naprawdę świetnym pisarzem, niemniej jednak miał strasznego pecha do ekranizacji swoich dzieł i to widać przede wszystkim właśnie w Reanimatorze, ale też w nieudolnych próbach nakręcenia Cthulhu. Szósty raz ludzie starają się nakręcić Cthulhu i to zawsze jest straszna tragedia, jak się na to patrzy. No niemniej jednak... Reanimator, druga część Reanimatora wydaje mi się chyba najlepszą i najbardziej oddaje zamysł Lovecrafta. Jest naprawdę przezabawna i jest bardzo, bardzo dobrze zrealizowana, jeśli chodzi o klasę B, jeśli mogę tak powiedzieć o filmie klasy B. Dużo kosztował ten film, nie wiesz? 80 zł dałem za niego. Dobra, i to on jest, ten film jest o godzinie 19. No i co tam na koniec? No i na koniec to jest Perełka. Bardzo długo szukałem tego filmu i wreszcie udało mi się go znaleźć. Jest to Martwica Mózgu. Jest to trzecia część trylogii Złego Smaku. Stworzona przez... człowieka, który obecnie, ostatnie jego filmy to była trylogia o chodzeniu, która rozpalała namiętnie umysły
chociażby Nordic Walkingu, czyli Hobbita, wcześniej nagrał King Konga i Władcy Pierścieni, a na początku właśnie nagrał coś takiego jak Martwice Mózgu, wcześniej przedstawiałem Fiblesów i właśnie Zły Smak. Jest to najbardziej krwawy film, jaki w życiu widziałem i z tego co wiem jest rzeczywiście w rankingu jako najbardziej krwawy, ponieważ do jednej ze scen wykorzystano 300 litrów krwi pompowanych 19 litrów na minutę i jest to scena finałowa. Słuchajcie, no ja wiedziałem, że będzie bardzo fajnie, że tutaj zgodził się Mikołaj przyjść. Na początku marudził, nie chciał wcale przyjść, ale przyszedł, bo ty masz bardzo dużą wiedzę w ogóle o tych filmach. Ja pozwolę sobie przeczytać opis tego filmu Martwica Mózgu. Horror 93 przebił Candymana i Kleszcze. Nawet a Kleszcze już oglądaliśmy na pierwszym VHS. Więc tak, tajemniczy wirus wstrzyknięty wraz z jadem sumatrzańskiej szczuromałpy powoduje, że strzegąca cnoty swego syna zaborcza matka staje się potworem. Krąg jej ofiar powiększa się, a wszystkie one pożądają tego samego, mięsa ludzkiego. No wspaniale, jeszcze rym częstochowski na koniec. Także no jest, wydaje mi się, że Mikołaj bardzo fajne filmy przygotował. I wydaje mi się, jakby Mikołaj chciał dalej, to współpraca nasza może się poszerzać, bo ja bym chciał, żeby naprawdę raz w miesiącu był ten maraton. I także pomysły, napiszcie też w komentarzach, czy wolelibyście, żeby właśnie było tak tematycznie jak teraz, że zrobiliśmy horrory, czy ma być przemieszane, bo chcemy robić po 3 filmy, nie więcej, bo ostatnio zrobiłem 6 i 6 to jest przegięcie po prostu. 3 filmy mi się wydaje, że jest okej. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie taką formułę, żeby były na przykład właśnie horrory, albo tylko karate, tylko sensacje, czy tak przemieszane jak na pierwszym VHS-ie maratonie. A co ty myślisz o tym, żeby zrobić taki, i co wy myślicie o tym, żeby zrobić taki maraton właśnie tych filmów takich z lektorem, że nie sugerować się właśnie tematyką filmów, tylko właśnie wynaleźć takich z najbardziej wieśniackimi, nieudolnie czytanymi lektorami. Co ty myślisz o tym? Ja jako fan właśnie chałupniczych, głównie chałupniczych VHS-ów, ja jestem bardzo za i głównie staram się zbierać właśnie filmy z chałupniczymi lektorami. No niemniej jednak te są oficjalnymi wydawnictwami. Słuchajcie, mieliśmy w pewnym momencie 67 oglądających, co jest w ogóle rekordem na razie naszym na żywo. Pozdrawiamy wszystkich oglądających i milczących tutaj, nie komentujących również. Moi drodzy, coś jeszcze o VHS-ach. Powiedz mi jeszcze na koniec tak jakby, bo w sumie nie będziemy robić sobie konkurencji, ci, którzy my, to znaczy ja to tak aż bardzo nie zbieram VHS-ów, bardziej przypadkowo, ale ty zbierasz, no to nie będziemy ludzi namawiać, kupujcie sobie VHS-y i kupujcie sobie odtwarzacze wideo i znowu, ale no na pewno jest tak, że jeśli macie jakieś kasety wideo, które chcecie wyrzucić na śmieci na przykład, to przynieście je tutaj do Pixel Electroshopu, bo ja może z Mikołajem tutaj zrobimy wypożyczalnię kasety wideo. Też myślimy o tym, żeby takie coś zrobić, bo to jest taki szalony pomysł. Trochę dla jaj, ale może to wyjdzie. To po pierwsze, a po drugie, a ceny magnetowidów? W ogóle jest jakiś rynek magnetowidów? Jak to w ogóle wygląda? No jak najbardziej, chociaż ostatni magnetowid wyszedł bodaj 2 lata temu z fabryki. Niemniej jednak dobrej marki magnetowity, to znaczy Sony, Panasonic, wciąż są naprawdę świetnymi sprzętami i one się praktycznie nigdy nie psują. Ceny magnetowidów nie są jakieś wysokie. Można kupić go za 100, za 150, za 200 zł. Więc jeśli chodzi o magnetowidy, to raczej można być spokojnym i z tym nie ma problemu. Większy problem jest z kasetami. Słuchajcie, ja teraz jeszcze wykorzystam ten dobry wieczór, pozdrawiam serdecznie, fajny stream. Pozdrawiamy też Irminę. Słuchajcie, jeszcze wam na koniec przypomnimy, dla tych, którzy się niedawno włączyli w nasz stream, przypomnimy, że reklamujemy dzisiaj głównie i też Mikołaj jest tutaj zbieraczem VHS-ów. Reklamujemy imprezę w sklepie, która się odbędzie w najbliższą sobotę i będzie to maraton filmów grozy, horrorów puszczanych z VHS-ów, z kaset wideo. Będziemy oglądać, Martwe zło 2, tak?
jak to było, narzeczona reanimatora, tego nie mogę zapamiętać, i martwice mózgu, od 17 do 17 pierwszy seans, o 19 drugi, o 21 trzeci, zobaczcie naszego Facebooka, wydarzenia, tam jest wszystko opisane, a ja jeszcze powiem wam, o czym powinienem powiedzieć na początku, bo to jest takie bardziej przynudzanie, ale powiem to na końcu streamu, powiem wam jeszcze o przecenach w sklepie, bo zachęcamy was oczywiście do przychodzenia tutaj i kupowania u nas rzeczy. I tylko tak krótko powiem, żebyście rzucili okiem na stronę, bo parę rzeczy przeceniliśmy, na przykład automat Picate jest przeceniony, konsole Switch są lekko przecenione i jest też promocja na Switche z Mario Odyssey. Przeceniliśmy zestaw Raspberry Pi, taki zestawik jest ze wszystkim plus nawet więcej niż normalnie, obudowa, klawiatura, myszka i różne inne rzeczy, książka też za 400 zł. Przeceniliśmy też książki, które niestety się nie sprzedają tak jak myślałem, że będą się sprzedać, ale cóż, w tym kraju czytelnictwo raczej spada, więc cóż, ja sobie myślałem, że mi się tutaj książki będą sprzedawać, ale są one teraz przecenione, Adventures in Minecraft i Adventures in Raspberry Pi, to są książki o Raspberry Pi po angielsku, one są wraz z kompletem takich tam różnych elektronicznych urządzeń do nich, żeby projekty, które tutaj są opisane, móc złożyć. Są przecenione, zobaczcie sobie na stronę. Ja jeszcze raz powiem o tym, że zmieniamy godzinę otwarcia sklepu. Przedłużamy w piątki, bo dużo ludzi narzekało, że o, masz do 18, nie mam czasu przyjść po pracy, nie mam kiedy przyjść pograć. Więc wychodząc naprzód, o 21 do 21 w piątki przedłużamy czas otwarcia sklepu i też będziemy robić co tydzień takie małe wydarzonka w te piątki, które się będą nazywały gramy i będą to na przykład gramy w grę jakąś tam konkretną, na przykład na Amidze, ona będzie podłączona do rzutnika, tak żeby też coś się działo. No i postaramy się też streamować te gry, jeszcze nie jutro. Jutro gramy na Commodore w stare gry. Zapraszam was, do 21 jesteśmy. Jakby było dużo ludzi, jakby były tłumy, to oczywiście będziemy dłużej niż do 21. Słuchajcie, jeszcze raz zapraszamy was serdecznie tutaj z Mikołajem w sobotę na VHS-y do Pixel Retro Shopu, ulica Świętego Wincentego 7 na Nadodrzu we Wrocławiu. Jest pierwszy film o 17, później jest o 19 i później jest o 21. Nie trzeba na wszystkie przyjść, można sobie przyjść na wybrany. No to co, kończymy w takim razie i dziękujemy wam bardzo za uwagę. Widzimy się w sobotę. Tak, widzimy się w sobotę. Na razie, do zobaczenia. Cześć. Cześć.